Okej, okay. y, Ukochany Boże, z całego serca proszę Cię, żeby Twoje tylko imię tu było uwielbione. Z całego serca proszę, abyśmy przylgnęli do Ciebie, aby, y, aby Panie, Twoje imię było wywyższone, a ja bym tylko mówił Twoje słowa, y, te, które pragniesz, abyśmy usłyszeli teraz w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, dzisiaj będziemy mieć modlitwę Dawida, modlitwę Dawida, yy, którą, yy, którą Dawid pod koniec pierwszej księgi Kronik, otwórzmy sobie, pierwsza księga Kronik, 29 yy, rozdział. I yy, yy, słuchajcie, <coughs> i zaczniemy tak. Yy, wtedy złożyli, o, zaczniemy, powiem Wam od czego. Yy. Kiedy yy, na budowę tego świątyni złożyli te dary ochotnie, wtedy Dawid, to było z serca, naprawdę. Wtedy było wielkie poruszenie, i już możemy zacząć od siódmego wersetu. I złożyli na służbę dołu Bożego 5 tysięcy talentów złota, 10 tysięcy derejków, 10 tysięcy talentów srebra, 18 tysięcy talentów brązu oraz 100 tysięcy talentów żelaza. I ci, którzy mieli drogie kamienie, oddali je do skarbca domu pana, na rękę je Hiela Gerszonity. I radował się lud z tego, że tak dobrowolnie złożono dary, gdyż sercem doskonałym chętnie ofiarowano panu, także i król Dawid wielce się radował. Widzicie, z Bogiem, jeżeli chodzimy, bardzo ważne jest to, że Żebyśmy robili z sercem doskonałym. Co to jest serce doskonałe? To jest serce poddane Bogu na ten moment. Ono nie jest doskonałe idealne, niegrzeszące już zupełnie i tak dalej, bo ludzie, ludzie tak to podchodzą do tego, że serce doskonałe to jest od razu serce, które jest już przemienione, idealne i tak dalej. Nie. Serce doskonałe w ujęciu Boga jest wtedy, kiedy człowiek poddaje się Bogu, dlatego, że przyjmuje doskonałość Chrystusa na ten moment, taką jaką jest. Doskonałość każdego dnia, ona wzrasta, jest uświęcenie, jeżeli schodzimy z Bogiem, oczywiście, ale my przyjmujemy doskonałość Chrystusa, tak samo jak sprawiedliwość Chrystusa przyjmujemy i wiele innych rzeczy, choć nie jesteśmy ani sprawiedliwi do końca, ani doskonali, ani miłujący, ani i tak dalej mógłbym wymieniać. Wszystko to mamy tylko z Chrystusa, dzięki Jego łasce. Łaska natomiast jest dana nam po to, żebyśmy nie grzeszyli, żebyśmy właśnie byli przy Chrystusie, żebyśmy nawrócili się, żebyśmy przylgnęli do niego całym swym sercem. Dlatego lud się radował. Dlaczego się lud radował? Bo mieli serce doskonałe. Czyli bez żadnych wątpliwości, bez żadnych niuansów, bez żadnych niedopowiedzeń oni to zrobili z pełnym zaufaniem do Boga. O, nie, nie, wiecie, bo często jest tak, że my coś robimy, ale nie jesteśmy przekonani, że to jest właściwe. Albo się obawiamy, albo mamy lęki, albo inne rzeczy. Jeżeli takie rzeczy są, wtedy nie jest to serce doskonałe. Nie jest to ofiara złożona doskonała. Czy z naszej służby, czy z naszych pieniędzy, nieważne dotycząca. Wszystko ma być tak, jak jest napisane. Serce doskonałe, i słuchajcie, lud się radował, król się radował, Dawid się radował. To jest niesamowite. Y i radość jest wielka, dlatego pamiętajmy, że jeżeli coś robimy, to jeżeli zrobimy to z Bogiem, to wtedy nasze serce będzie się radować. Jeżeli ro robimy to pod prąd, to będzie stres, będzie gniew, będą emocje, będzie wszystko, co negatywne. Zawsze tak jest. Jeżeli poddajemy Bogu pewne rzeczy, które nie chcemy poddać, ale je poddamy, to wtedy pokój się zaczyna, radość. A tak to. Nie ma pokoju, jest gniew, są nerwy, jest m, jakieś, jakieś inne rzeczy, negatywne emocje się pojawiają, <laughs> dlatego, że nie chcemy tego zrobić. Inaczej. Nie chcemy pełnić woli Boga. Po prostu. Po prostu. Nie chcemy pełnić woli Boga. Bo nam się wydaje, że ta wola Boga jest dla nas niewłaściwa na ten moment. Jak... Yy, glina może powiedzieć do garncarza: No, wiesz co, weź ty inaczej, mielep, bo robisz kiche, robisz złe rzeczy, naprawdę. Glina może to powiedzieć. No nie. Czy my, jako marni ludzie grzeszni, możemy z Bogiem dyskutować na temat jakichś. Oczywiście ludzie jest napisane, że przyjdziecie i prawujcie się w Jaszu, odnośnie grzechów. Tak, ale to chodzi nie o to, że ja dyskutuję i jestem zacięty w swoim tym, tylko prawujcie się w sensie, że przyjdziecie i oddacie mi swoje grzechy. A wtedy ja wam przebaczę te grzechy i was uczynię czystymi. To nie jest prawowanie, to nie jest to, że ja walczę z Bogiem. I, i walczę z Bogiem i stoję i mówię, nie, nie popuszczę ci. A ty mi, bo ja uważam, tak i koniec. Nie? To nie jest taka walka. To jest walka taka, że ja pragnę poddać i poddaję moje serce Bogu, i on wtedy je zmienia. I to jest ta walka. Więc słuchajcie, tu jest wyraźnie napisane, że złożyli tyle do, dobra, słuchajcie, serca i się radowali całym sercem swoim, radowali się, że, że właśnie to zrobili. Jeżeli pełnicie wolę Boga, pamiętajcie w swoim życiu, to będziecie się radować z tego. Ale jak nie chcecie się radować, to pełnijcie swoją wolę. To nie będziecie się radować. Będzie to pod prąd. I wtedy będzie niewygodne, nerwy, ale my, my mamy tendencję do nerwów, szybciej nam akurat nerwy wychodzą, inne rzeczy niż akurat radowanie się w Chrystusie. Niestety mamy takie zepsute serca. Mimo, że normalne, normalnie by każdy powiedział, no przecież radość jest lepsza, nie? No po co mi się denerwować? Ni, 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 brak zaufania, wiecie, lęki, jakieś inne. No po co mi to? No przecież ja tego nie chcę, nie. Ale my mamy to tendencję jako zepsute nasze serca. I po prostu Bóg to rozumie. I chce nas wyzwolić z tego. I dlatego ta modlitwa Dawida jest przepiękna, bo obrazuje. Obrazuje, kim my jesteśmy tu na tej ziemi. Idziemy dalej w tych tekstach. <laughs> Daniel więc. Dawid, przepraszam, więc pobłogosławił Panu przed całym zgromadzeniem i powiedział: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Izraela, naszego Ojca na wieki wieków. On błogosławił yy, kogo? Boga, dlatego, że On dał im te rzeczy i oni mogli to złożyć i się radowali, że Jego rzeczy mogli złożyć ale często my się nie radujemy, że możemy Jego rzeczy złożyć, prawda? Często jest tak, że oj, nie, 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 to są nasze. Nie, 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 nie zrobię tego, Boże, wiesz co, bo, nie, bo ja później nie będę miał yy, co do garka włożyć. Ja nie zrobię tego, bo wiesz, bo, bo jest to, to, to. Ta nasa logika się włącza, nie zaufanie do Boga. Boże, Ty masz za krótką rękę w tym momencie. Ty mi nie pomożesz, rozumiesz? Ja muszę sam zadbać. Rozumiesz, o co chodzi, nie? No rozumiesz, nie? No Bóg nie rozumie tego. Znaczy on to rozumie ten mechanizm samoszukiwania się nasz, oczywiście, ale w ten sposób nie rozumie, jak my rozumujemy. Że my rozumujemy w sposób ludzki, bazujemy na waszym umyśle. Że to, co przed oczami mamy, to znaczy, że to jest oszczyt wszystkiego. Nie. To nie jest nic. Bo jest napisane, że mamy całkowicie zaufać Bogu. I mamy szukać Jego Królestwa, wszystko inne będzie dodane. Wszystko. No nie tylko chodzi o finanse, wszystko. Jeżeli ja naprawdę zaufam Bogu, to tak będzie. Ale jeżeli ja robię tylko zasłonę dymną, że ufam Bogu, to tak nie będzie. Więc dlatego musimy być pewni, kochani, że jesteśmy całkowicie poddani Bogu, że to nie jest zasłona dymna w naszym życiu. Oj, uważajcie, żebyście czasami się nie obudzili i się okaże później zasłoną dymną, kiedy będzie już za późno. I się okazało, że to, co robiliście, było zasłoną dymną. Że to nie było, że to było. Bo Jezus wam to powie. Jezus wam powie, idźcie ode mnie. Wyście nie pełnili woli ojca, prawda? która jest w niebie. Tylko swoją. On to powie. Więc przyjdzie ten moment, żebyśmy czasami tak nie wylądowali, kochani. Dlatego ja tak mocno naciskam o tym poddaniu się całego serca Bogu. I oni to zrobili tutaj. Culut Izraela z Dawidem zrobili to. I dlatego się tak radowali. Słuchajcie, bo to jest radość. Wiecie, co się wtedy dzieje? Nie ma grzechów. Ja chcę pełnić wolę Boga. Każdą. Nieważne jaką w moim życiu. Nieważne jak ciężko by była. Ja, ja chcę być z Chrystusem całkowicie. I ja nie mam już... Y, mózg mój idzie do góry i wtedy analizuję. O, to mi się opłaca, a może nie, a może to nie. Tego bo się boję, to nie zrobię, tam to zrobię. Albo może, wiesz to nie, nie, bo tutaj jest to, bo się wstydzę. Albo jeszcze inne rzeczy. Nie. Nie. Jeżeli tak podchodzimy, to znaczy, że daleko nie dojdziemy. Kochani, daleko nie dojdziemy. Dlatego wyraźnie jest tutaj zaznaczone, że... Królestwo, zobaczcie, Twoja Panie jest wielkość. Moc, chwała, zwycięstwo. Twoja Pani jest wielkość. Dlaczego Bóg jest tak wielki, wspaniały, potężny, majestatem? Twoja jest wielkość. My to rozumiemy. My oddajemy Ci chwałę. Zobaczcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Tak się zaczyna modlitwa ta wzorcowa nasza, prawda? Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święci mnie Twoje, czyli wywyższenie, że Ty jesteś wysoka. Ty jesteś w niebie, ty jesteś potężny, ty jesteś święty. My to wiemy. My przychodzimy do ciebie w pokorze. My przychodzimy do ciebie w pokorze, a nie w roszczeniowej jakiejś, a nie w jakimś innym nastawieniu. Nie, w totalnej pokorze oddajemy się tobie, bo wiemy, że to, co ty robisz, jest dobre, ty nas kochasz i tylko tobie się poddając, możemy zwyciężyć. Ale to nie jest takie proste, my wiemy. Wielu ludzi nie rozumie tego w ogóle. Wielu chrześcijan w ogóle tego nie rozumie. Co to znaczy całkowite poddanie się Bogu? Ono, oni tego w ogóle nie pojmują. Natomiast tu jest napisane, że wie, jest, Twoja Pani jest wielkość, ten majestat. Pamiętacie, że Bóg jest wielki, On sam mówi o sobie. Jestem, mieszkam w, w niebiosach. możemy otworzyć jeszcze raz na chwilę. Oczywiście zaznaczcie sobie, bo za chwilę sięgniemy. Izajasz 57. Ja często też powtarzam ten tekst, dlatego że on jest wspaniały, żeby nam się mocno zakodował, żebyśmy po prostu 57 Izajasza. I tam jest 57 Izajasza, poczekajcie muszę. Tak, to jest tak. 14-15 werset. I powiedzą, wyrównajcie, wyrównajcie, przygotujcie drogę, usuńcie przeszkody z drogi mojego ludu. Dlaczego? Tak bowiem mówi wysoki i wyniosły. Wysoki i wyniosły. Który zamieszkuje wieczność. Kto zamieszkuje wieczność? Tylko Bóg. Bo nie jest wieczny. Więc y, którego imię to święty. Zobaczcie, czy nie jest podobno? Y, I święci, święcie imię Twoje, prawda? Przyjdź kulestowskie. Przyjdź imię Twoje. Y, ojcze, nasz, który jesteś w niebie. To jest. To jest podstawa, wielkość. Boże, Ty jesteś w niebie, Ty jesteś potężny. Ta modlitwa o tym mówi tam, tylko że nie bezpośrednio. Tam mówi o wyniosłości Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Nie jesteś na ziemi, Ty nie pochodzisz z niebie. W Izajaszu 55 jest napisane, jak Bóg jest wysoko nad, to i moje myśli są nad Wami, prawda? Żebyście robili. Za chwilkę też się niemy do tego tekstu tam, na chwilę. Zobaczcie. I co jest napisane? Tak, bowiem mówi Wysoki wyniosł, który zamieszkuje wieczność, którego imię to święty. Ja, który mieszkam w wysokościach, na wysokościach, na miejscu świętym, nie tylko jest święta, ale na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serca skruszonych. Z kim jestem? Tylko z tym, który pokornie przychodzi do mnie, bo rozumie wielkość i majestat Boga. Ma bojaźń Bożą w sercu. On rozumie wielkość, majestat Boga. On przyjmuje Jego miłość, on przyjmuje jego, jego sprawiedliwość, Jego świętość. Ten człowiek, taki człowiek, który to robi, uczy się tego. Ja nie mówię, że musi być doskonały, wiadomo, my się uświęcamy, różne chwile są, ale chodzi o to, że ten kierunek, prawda? Nie upadki, tylko kierunek jest najważniejszy. Po prostu w jakim kierunku my naprawdę idziemy. I tu jest wyraźnie napisane, że mówi wysoki i wyniosły, ale ja jestem z kim? Skruszony duchem. Jezus, Bóg, jest tym, który jest naprawdę do niego w pokorze, przychodzi. Dlatego Dawid rozumiał to i dlatego tak tu podszedł. Ale mówiłem jeszcze o Izajaszu, 55 rozdział. Izajasza otwórzmy. I tutaj tak, yy, od szóstego wersetu: Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie go, póki jest blisko. Yy, to jest odezwa do każdego z nas, że czas łaski się już kończy. Jeżeli teraz nie będziemy całym sercem szukać Boga i poddawać mu się, będziemy lekceważyć ten czas, inne rzeczy będą ważniejsze, bo Szatan będzie wszystko robił, żeby nas omamić różnymi innymi rzeczami. Nieważne jakimi, to nie ma znaczenia. Jakimikolwiek relacjami, wszystkimkolwiek, oczywiście musimy mieć relacje, musimy różne rzeczy robić, wiadomo, żyć i tak dalej, ale on chce nas omamić, żebyśmy się problemami, żebyśmy się skupiali na tym, żebyśmy po prostu tym żyli, a nie Chrystusem. Bo on wie. Że jeżeli nie będziemy żyć Chrystusem, zginiemy na wieki. A o to Mu ciągle chodzi. To jest pierwsza rzecz podstawowa, jaka Mu o to chodzi. Więc kochani, pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że po prostu tu jest wyraźnie napisane, że szukajcie póki jest blisko. Całym sercem mamy szukać. Całym jest napisane w Jeremiaszu. Tylko ci, którzy całym sercem szukają, znajdą Boga. Nie mniemajmy, że jeżeli zostawimy sobie jakieś procenty, że znajdziemy. Nie. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Nie znajdziemy. Nie znajdziemy. I dlatego jest napisane, że całym swoim. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony, a Wieremiaż jest całym swoim sercem, prawda? Niech po, yy, bezbożny porzuci swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli. Wszystko mamy oddać Bogu, prawda? My wiemy. Ja to mówiłem, jeszcze raz powtórzę to słowo wiem. Cztery litery. Mhm. Wola, intelekt, Yy, emocje i myśli. To wszystko ma być poddane Bogu. Wiem. Jeżeli ja poddaję to Bogu, to mogę wtedy powiedzieć, że ja wiem na pewno, że jest Bóg. To słowo wiem oznacza, kiedy ja to poddaję Bogu. Wtedy mogę powiedzieć, że ja wiem naprawdę. Wiecie, a dużo ludzi w ogóle nie ma pojęcia o tym. Oni mówią, wiem, bo tak mówią. Wiecie, jak dzisiaj słowa można wypowiadać, papier wszystko przyjmie, usta mogą wszystko wypowiedzieć. To prawda, natomiast nic to nie da. Nic to nie da. Dlatego, kochani, tak to jest ważne. Idziemy dalej, zobaczcie. Yy, dlatego, jest napisane, że niech niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do Pana. A on zlituje się, nie wróci do naszego Boga, gdyż on jest hojny w przebaczeniu. Jest czas totalnego badania serca. Ją Badajcie, kochani serce, badajcie, ja to wołam i będę wołał. Badajcie swoje serca z Bogiem, czy rzeczywiście poddaliście się Bogu, czy wszystkie grzechyście powiedzieli Bogu, czy naprawdę pokutujecie, czy naprawdę rozumiecie, co to znaczy grzech w ogóle, co on robi, jak was zabija, jak was odciąga od Boga, jako przepaść tworzy, po prostu jest nader ohydny. Czy kochacie grzech swój, a nienawidzicie grzesznika, czy. Kochacie grzesznika innego, który może wam najgorsze rzeczy robić, a nienawidzicie grzechu? To są pytania i pierwszoplanowe. Jakie jest w waszym życiu? Bo jeżeli nienawidzisz grzesznika, to w tym czasie bardzo my kochamy swój grzech jakiś tam. Jakiś tam grzech. Dlatego że ten grzech doprowadził nas do tego, że zaczynamy nienawidzić tego grzesznika. Po prostu. A zaczyna się zawsze niewinnie niechęcią. Zawsze niechęcią do kogoś. Nie pozwólmy sobie, nie pozwólmy sobie na odrobinę niechęci do każdego człowieka, do, obojętnie jak trudnego człowieka, który Bóg nam postawi na drodze. No, on nam szlifuje nasz charakter. Ale idziemy dalej. Moje myśli bowiem nie są Waszymi myślami, ani Wasze drogi nie są moimi drogami, mówi Pan. Jak często chcemy myśleć za Boga, prawda? Jak często wypowiadamy pewne rzeczy, mówię, a Bóg to by zrobił tak czy tak. A skąd my to wiemy, co Bóg by zrobił? My wiemy pewną wolę Boga, którą objawił w Piśmie Świętym, zgadza się, ale czy my wiemy, co Bóg by zrobił w danym momencie? My nie wiemy do końca. Dlatego mamy się modlić, poddawać Mu serce, żeby On nas prowadził. Mamy się poddawać, ja to już czytałem, ten tekst, ale, m, wiecie, jeszcze raz, mógłbym przeczytać, który mówi, że wszystko ma być poddane Bogu. Słuchajcie, m, my do końca nie rozumiemy tych rzeczy. Dlatego, że odeszliśmy już tak daleko dzisiaj, że nie rozumiemy, co to w ogóle znaczy. Posłuchajcie, bo to jest, to jest kwintesencja chrześcijaństwa. Lecz Syn Boży był poddany woli ojca i zależny od jego mocy. Chrystus tak daleko wyzbył się własnego ja, posłuchajcie, to nie fanatyzm, nie, że nie miał żadnych własnych planów. Czy my to rozumiemy? Nie rozumiemy. Ja wiem, w większości nie akceptował objawienie dzień po dniu plany Ojca i według nich działał. W taki sam sposób powinniśmy i my uzależnić się od Boga. Wow. Aby nasze życie było prostym wypełnieniem Jego woli. Jeżeli w ten sposób się oddajemy, to nasze życie będzie wypełnieniem prostym Jego woli. Ale jeżeli nie, no to nie będzie. Będziemy swoją wolę przeprowadzać, a później usłyszymy na końcu idźcie ode mnie precz. Ale ja nie chcę, żeby ktokolwiek usłyszał takie straszne słowa. Wiecie, to są najgorsze słowa, jakie możemy usłyszeć. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ci ludzie to usłyszą, jak oni się będą czuć. Nie wyobrażacie sobie, że, żebyście sobie nie wyobrazili. Jak ci ludzie, którzy usłyszą od Jezusa te słowa, który odwróci głowę na bok od nich i powie, idźcie ode mnie, precz, ja was nie znałem, ja was nie znam. Ja was nie znam. ja wam nigdy nie znałem. Ja was nigdy nie znałem, tam jest powiedziane. Ale im się wydawało, że oni są przy Bogu, oni pełnią wolę Boga, oni nie wiadomo co robią. Ja was nigdy nie znałem. To jest straszne. To jest straszne. Żebyśmy nigdy nie usłyszeli takich słów. Żeby Bóg nas znał. Dlatego jest napisane, zobaczcie, wyzbył się tak daleko własnego ja, że nie miał swoich planów, tylko poddawał to Bogu. Oj, jak my tego nie rozumiemy. Oj, jejku. Jak my mamy 500 swoich planów i chcemy je realizować. Przecież to takie normalne ludzkie, prawda? No przecież. Boże, no o co ci chodzi? Kaman. No co ty przesadzasz? Bóg mówi: jesteś na wojnie, dziecko. Bez mnie sobie nie poradzisz. Zginiesz. Tylko tyle czy aż tyle? Musisz się zastanowić. Może nie musisz się poddawać Bogu. Nie musisz jego planu wykonywać, może swoją wolę wykonywać. Trudno. Dojdzie do pewnego momentu, kiedy usłyszysz straszne słowa. Ale ale czy to jest opłacalne? Pomyśl. Czy chciałbyś to usłyszeć? Na pewno nie. Ale usłyszysz, jeżeli nie poddasz się Bogu. Usłyszysz. I słuchajcie, tu jest napisane tak daleko wyzby się własnego ja. Widzicie? Nasze ja, jeszcze jest dużo naszego ja i ono chce przeprowadzać się plany, różne rzeczy, spełnianie się, różne inne rzeczy poza Bogiem. Ono chce to robić. Nasze ja. Nasze ja egoistyczne. Ono chce to robić. I ono to robi. Często w naszym życiu. A czas się kończy. Czas łaski się kończy. A my ciągle żyjemy nie dla Chrystusa, tylko dla siebie. Trzeba pomodlimy się do Boga. Zrobimy coś. Tak, zrobimy. Ale ja nie mówię o tym. Ja mówię o poddaniu się Bogu, że idziemy tą, do góry tą, tą linią. Tak daleko wyzbył się własnego ja. A jak daleko myśmy się wyzbyli własnego ja? No, każdy niech sobie zada to pytanie. Jak daleko wyzbyłeś się własnego ja? Bo Chrystus tak się wyzbył, że nie miał własnych planów. Obyśmy to, kochani, zrozumieli. Ja o tym mówię często, bo ja wiem, że to jest niezrozumiane dla większości chrześcijaństwa. Dla większości wierzących oni tego nie rozumieją. Oni to mogą nazwać nawet fanatyzmem. Fanatyzmem. Po prostu. No przecież Bóg mi dał, tak jak moja mama, która nie rozumiała, była katoliczką, mówi ale Bóg daje wolę, wolną człowiekowi, to on może robić, co chce. <laughs> Rozumiecie? No, hulaj, dusza, piekła nie ma. Róbmy co robimy, bo Bóg mi dał dowolną wolę, nie? Ale mnie zbawi później w, tej, w tym grzechu, no nie? No, jak no Przecież jest miłością, prawda? Ktoś inny powie, nie? Naprawdę? Naprawdę? A sprawiedliwością to już nie jest i świętością, tak? Aha, tylko miłością się stał nagle. Uuu! A, a w średniowieczu był tylko sprawiedliwością, tak? A w średniowieczu był tylko sprawiedliwością, a teraz jest tylko miłością. No, super. Natomiast. Ym, Według nich działa, zobaczcie, w taki sposób powinniśmy uzależnić się od Boga. W taki sam sposób. Nie w żaden inny. Jezus nam pokazał, wytyczył nam, jak mamy się uzależnić. My mamy się uzależnić od Boga. Ktoś powie: no nie, no uzależnić, co ty za fanatyzm głosisz? Uzależnić się od, od kogoś? Od Boga, nie od kogoś, nie od człowieka. Od Boga. Dlatego Wizajaszu, wracając do Izajasza, dlatego, że jest, pisze tak, moje myśli, nie to nie myśli wasze. Myśli tego i co dalej? Moje drogi, zobaczcie, ale ja, jak niebiosa są wyższe niż Ziemia, jak niebiosa są wyższe niż Ziemia, tak moje drogi przewyższają Wasze drogi, a moje myśli, Wasze myśli. Nie porównujmy nigdy się do Boga i nigdy nie starajmy się mówić za Boga, bo naprawdę nie mamy pojęcia. Z pokorą musimy podchodzić i prosić Jego wolę, żeby On objawił, pokazał, a nie my mówimy, bo Bóg by tak na pewno zrobił. My nie wiemy, co do końca Bóg by zrobił w każdej sytuacji. Nie mamy pojęcia, bo my nie znamy dzieła Boga. Nie jest, to, jest, to jest nie do ogarnięcia. Salomon, naj, naj, ten, któremu Bóg dał najwięcej mądrości, nikt nie miał takiej mądrości na ziemi, z ludzi, to on sam powiedział: Trudziłem się objąć wolę, ten dzieło Boga. Nie zdołałem. Nie zdoła człowiek nie zdoła, napisał, nie zdoła pojąć woli Boga, I to jest dzieła całego Boga. Tylko tyle, ile Bóg objawi, i mu objawia, to tak. <laughs> Bo my jesteśmy tak ograniczeni, my jesteśmy ludźmi, stworzeniami tylko, a to jest Bóg. Więc nie ma w ogóle porównania, więc szkoda tutaj nawet tłumaczyć, to, jest, to powinno być oczywiste, że my rozumiemy, że to jest Bóg, a my jesteśmy tylko stworzeniem i to jeszcze grzesznym w dodatku. Ale nie rozumiemy często tego. Też nie rozumiemy. I zobaczcie dalej. Bo jak spada deszcz i śnieg z nieba i już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną tak, że wydaje się w sienie, a chleb jedzący. Widzicie? Jeżeli już spadnie, tak samo słowo Boga. Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust. Nie wróci do mnie na próżno, nie, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego ja je pośle. Oczywiście Czasem jest tak, że w czym się poszczęści? Słowo jest świadectwo albo ku zbawieniu, albo ku potępieniu, prawda? I też moje słowo, które ja teraz wypowiadam, dla jednych będzie ku zbawieniu, dla drugich ku potępieniu. Zawsze tak jest. Dlatego, że ci nie przyjmą tego słowa. Będzie ludzie, którzy nie przyjmą tego nam powiedzą coś tam tego nie zgadzają się, to, albo coś mi tam przeszkodzi jeden moment i już się obrażą, już wyjdą. Dzisiaj mamy taki czas. Ludzie, ludzie są jak małe dzieci, dosłownie, dorośli się zachowują. Są tak zraźliwi, takie ego mają dotkliwe, bo słuchajcie, im więcej ego w naszym życiu, to jesteśmy bardziej wrażliwi, bardziej uwrażliwieni, przewrażliwieni, może tak, przewrażliwieni, bo wrażliwość to jest dobra cecha, ale przewrażliwieni jesteśmy przewrażliwieni na własne ego, na to, że ktoś może coś... Ojej, ojej, już ja się obrażam, już niby się nie obrażam, niby sam się oszukuję, że się nie obrażam, ale już, już nie ma tego kontaktu, już nie ma tej relacji. No bo przecież, prawda? Bo, bo coś tam się zadziało. Słuchaj, ja, wiecie, znam takie sytuacje, że byle rzecz może już rozwalić pewien, już nie ma tego, tej relacji. Była jakaś fajna relacja między ludźmi, ale jakaś jedna rzecz się zadziała, nieważne z której strony, i jeżeli nie jest przebaczone, to naprawdę jakby zapomniane, to w sercu u kogoś jest, i wtedy już tej relacji nie będzie, bo ten człowiek już będzie miał dystans. On się będzie dalej, że on jest przy Bogu, dalej będzie się tam oszukał, różne, ale już będzie dystans. Kochani, takie jest nasze serce, takie jest nasze serce zepsute. Dlatego Biblia mówi wyraźnie tutaj: szukajcie Pana, dopóki można znaleźć, i moje myśli są wyżej. Moje drogi, moje słowo nie wraca puste. Więc jeżeli mówimy Ewangelię ludziom, to pamiętajcie, że to słowo zawsze wykona pracę. Albo w tą, albo w tą stronę. Albo ku, ku, ku zbawienia, albo ku potępieniu. Oczywiście Bóg nie chce ku potępieniu, ale człowiek to wybierze. To jest jego wybór wolny, a człowiek ma wolny wybór. Więc nikt nie złapie tu na zasłówką mnie teraz powie, a widzisz, a Bóg to jest taki, taki. Nie, nie, Bóg jest sprawiedliwy i dobry. On wypowiada słowo, ale jeżeli człowiek nie przyjmuje, to będzie ku potępieniu, bo on jest źródłem życia. Jeżeli człowiek nie przyjmuje źródła życia, to kocha śmierć, jest Biblia napisane. On ukochał śmierć. Jeszcze raz powtórzę te słowa, które mówiłem tam wtedy. Czy kochasz śmierć, czy życie? Jeżeli powiesz życie, to ja ci powiem, to musisz z całym sercem się poddać Bogu, bo on jest życiem. A jeżeli się nie poddasz Bogu, to nie ukochałeś życia. To ci się tylko wydaje. Ty ukochałeś tylko to nędzne Twoje życie, które się szybko skończy tu na ziemi i to będzie tyle. Jeszcze w tragicznej sytuacji. W tragicznej. Bardzo szybko, bo czas końca się kończy. już Czas końca się kończy. Więc to nastąpi już niebawem. Nie wiem kiedy, bo nie oznacza mi to. Słuchajcie, ja mam być gotowy cały czas. I, i ja jestem cały czas gotowy. Ja chcę przylegnąć do Chrystusa, a nie wyznaczać jakieś idiotyczne daty i tak dalej. Ciągle się na tym skupiać. Nie. Ja mam się skupiać na więzi z Chrystusem, żeby On mi uświęcił. Ale szatan robi ten majstersztyk. Skupiamy się na innych rzeczach, które nie powinniśmy, daty, inne rzeczy nieważne. Bylebyśmy tylko nie poddali się Bogu, bylebyśmy tylko nie uświęcali się naprawdę, bylebyśmy tylko nie zrozumieli, że stan serca jest, będzie na sądzie brany pod uwagę Boga, e, przez Boga, a nie wyznawana wiara. Choć ona ma swoje znaczenie, ma swoje miejsce, ona jest też ważna, ale stan serca jest nadrzędny. Jeżeli Twoje serce nie jest poddane Bogu, Twoja wyznawana wiara nic ci nie pomoże. Najspanialsza w swoich oczach. Najspanialsza. Nic Tobie nie pomoże. Myślicie, że dużo ludzi o tym wie? Bardzo mało. Ty i nawet z tych, którzy powinni to wiedzieć, też nie wie. No tak, to właśnie jest. <laughs> Także słuchajcie, wracając do Dawida i jego modlitwy, czyli do pierwszej księgi kronik, 29 rozdziału. Kochani, mamy tak. <laughs> Chwała, zwycięstwo i majestat, widzicie? Chwała, zwycięstwo i majestat. Bóg jest zwycięzcą, dlatego Dawid się modli. On wie, że on jest z Bogiem i on dlatego zwyciężał, mimo że miał sytuację podbramkową. On, ile on stoczył wojen, prawda? Jak go prześladował nawet przecież Saur, jeszcze jakby młody, chciał go zabić, a Bóg go wyciągał z wszystkich opresji, bo on całkowicie ufał Bogu. O, on całkowicie ufał Bogu. On był przy Chrystusie całym swoim sercem. Całym swoim sercem. Dlatego, dlatego Dawid zwyciężył i on wiedział, że Bóg jest zwycięzcą w jego życiu, ale też może być zwycięzcą w każdym życiu każdego człowieka. Oczywiście niestety resztka tylko będzie zwycięska. Reszta będzie przegrana. Ale każdy może być. Każdy może być. Dlatego jest napisane, zobaczcie, tak, Wszystko bowiem, co jest na niebie i na ziemi jest Twoje. Wow. Do ciebie należy królestwo, a ty jako głowa jesteś wyniesiony ponad wszystko. Do kogo należy wszystko? Do Boga. Wszystko. Twoje finanse, ty sam, Twój dom, Twój samochód, twoje ubiory wszystko. Bo ktoś powie fanatyzm. Nie. On stworzył wszystko. Nas i stworzył wszystko, więc to jest wszystko jego. On jest władcą. On jest kreatorem, on jest początkiem i końcem, prawda, zbawienia alfu i omegą. To wszystko jest Jego. Więc jeżeli Ci się wydaje, że coś nie jest Jego, bo na przykład Ty swoją krwawicą zarobiłeś na pieniądze, masz te pieniądze i teraz nie dasz Bogu. Nie! A któremu się nie podzielę, bo, bo to jest moje. No, naprawdę Twoje? Gdyby Bóg Ci nie pobłogosławił, to by było Twoje? Ty nawet byś nie zobaczył tych pieniędzy na oczy żadnych. Gdyby Bóg Ci nie pobłogosławił. Gdyby nie była taką wolą Boga. Nie zdajesz sobie sprawy nawet z tego. Oczywiście z tego sobie nie zdajesz sprawy, więc, więc uważasz, że jakżeż to? Jak on może mi tu dyktować? Prawda i tak dalej. My mamy jeszcze zafiksowania bardzo mocne, które trzymają nas tu na ziemi mocno jeszcze. Jeszcze nas na ziemi trzymają, że nie chcemy wypełniać woli Boga. Jeszcze zbyt mocno jesteśmy ziemscy, cieleśni. Nie szukamy Chrystusa całym sercem. Jeszcze za mocno grze, ugrzęźliśmy w tej ziemi. Nie jesteśmy przechodniami, będziemy już za chwilę o tym mówić, ale nie chcemy zrozumieć pewnych rzeczy. Ta ziemia jest dalej naszym domem. Naprawdę? Naprawdę ma być naszym domem ta ziemia? Zobaczcie. <laughs> I, i, I bogactwo i sława pochodzące od ciebie, i ty panujesz nad wszystkimi. W Twoich rękach jest moc i siła, i w Twojej ręce jest to, aby wywyższyć i umocnić wszystko. I teraz kochani, dwa teksty też jeszcze zobaczymy. Otwórzmy sobie na razie psalm. Zaznaczmy sobie, bo wrócimy tu, tak jak mówię. Pięćdziesiąty psalm. Pierwszy pięćdziesiąty psalm. Tak. I w pięćdziesiątym psalmie mamy takie słowa. Zobaczcie. Od siódmego wersetu. Słuchaj, mój ludu a będę mówił. Kto? Mój ludu. Słuchaj Izraelu, a będę świadczył przeciwko Tobie. Ja jestem Bogiem, Twoim Bogiem. Wiecie, ktoś powie, ale absurdalne zdanie. No wiadomo, że Bóg. naprawdę wiadomo, dla Izraela Bóg był Bogiem? No niekoniecznie. Bo oni nie wypełniali jego woli. I to, wiecie, teoretycznie to ktoś może tak to powiedzieć. No przecież Izrael miał Boga jednego. Tak, ale czy oni byli mu wierni? Oni szli za innymi bogami. Oni cudzołożyli. A dzisiaj jest lepiej? Nie. Wcale nie lepiej, gorzej. Chodzimy też za cudzymi bogami. Bo naszym bogiem może być wszystko. Wszystko, co, co nam zabiera y, czas z bogiem. Wszystko. Po prostu musimy badać nasze serca. Cokolwiek nam zabiera czas, nieważne, czy to człowiek, czy przedmiot, czy, czy, czy jakiś, jakiś, nie wiem, y, cokolwiek, internet, czy cokolwiek. To nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia, co. Chodzi o to, że w tym momencie tu wyraźnie jest napisane, yy, że w 50., że ja jestem waszym Bogiem. Ja. Ja biblijny Bóg. Nie. To tamto, tamto. I nieważne, że ty powiesz słowami, o, ja kocham Boga. A, yy, a kocham bardziej nie wiem, cokolwiek innego, na przykład swój samochód, działkę, cokolwiek innego, internet, bycie, jakieś filmy, cokolwiek. Słuchajcie, cokolwiek bardziej kochacie, no to kochacie, to jest Wasz Bóg, to jest Wasz Bóg. Oczywiście też może miećcie swoje wyobrażenie Boga, prawda, swoje wyobrażenie takie bardzo, to jest bardzo wyrafinowane, obraz Boga swój i to też jest Wasz Bożek. Bo Bóg jedyny prawdziwy jest Biblii, on się objawił i on czeka na nas, żebyśmy się mu poddali, żebyśmy szukali i mówili: Boże, objawi nam się taki, jaki jesteś. On tego oszukuje. Ale jeżeli my mamy swój obraz Boga i chcemy go pielęgnować, a nie tam jakiś tam, że Bóg się objawia tam. My mamy swój obraz i to jest ten obraz, my uważamy, że jest dobry i tyle, bo my tak uważamy. Fajnie, że my tak uważamy, tylko że to jest nasze ego. To jest naszego. Swoje ja, które nie umarło jeszcze, które jeszcze nie umarło. Albo niedostatecznie umarło i ono się rozrasta. I teraz zobaczcie, w psalmie 50 jest dalej napisane tak. Słuchaj, a będę, słuchaj Izraelu, aha, nie będę cię ganił za twoje ofiary, ani za twoje całopalenia, które są y, zawsze przede mną. Nie przyjmuję cielca z twojego domu, ani kozu z twoich zagród. Widzicie to? Co on mówi do Izraela? Że on nie chce przyjąć tych, tych ofiar Izraela. Dlaczego? Bo ofiary Izraela były składane nie tak, jak powinny być. Ci ludzie w ogóle nie rozumieli chodzenia z Bogiem. Oni nie rozumieli, że te ofiary były po to, żeby więcej nie grzeszyli, żeby jak najmniej grzeszyli, jak najmniej zabijali tych ofiar. Ale oni popadli, wiecie w co, tak jak my popadamy, w tak zwany kult, że rąbie ofiarę dla ofiary. Aha, trzeba zabijać, no to będę zabijał, nie? Coraz więcej będę grzeszył, więc coraz będę więcej zabijał. I, i, I poganie później nie rozumieli tego. Mówili, co to chrześcijaństwo taka krwawa, Bóg im kazał. Nie, Bóg im tego nie kazał. Właśnie o to chodzi, że Bóg im tego nie kazał. Że poganom się wydaje, którzy nie znają te tej sytuacji, bo wiecie, no to jest często właśnie niepoznanie tematu, to im się wydaje, że Bóg o jakiś straszny był, kazał im tyle zabijać tych ofiar, mordować te zwierzęta na potęgę. Nie, właśnie Bóg nie chciał tego. I dlatego wielokrotnie mówił, że obrzydły mi Wasze święta, Wasze ofiary. Ja nie chcę, idźcie, nie, nie depczcie mi tu w świątyni tych, tych dziedzińców. Nie wydatujcie, bo nic Wam to nie da. Nic Wam to nie da. Tak, abyście w ogóle nie przychodzili. To tak jest. A to, że przychodzicie i Wam się wydaje, że to, co, coś Wam da, no to Wam się tylko to wydaje. Zgadza się. Tylko wydaje. I dzisiaj to jest to samo, kochani. Dzisiaj wydeptujemy w, w, na nabożeństwach, często na innych ten, jakbyśmy świątynie, dziedzińce świątyni wydeptywali, a chcę Wam powiedzieć, że nic nam to nie da. Wiecie dlaczego? Bo, bo nabożeństwo jest tak daleko już zmienione w porównaniu do tych dawnych, gdzie ludzie z nabożnością przychodzili. Nabożeństwo! Przychodzili z nabożnością, z bojaźnią Bożą. Oni wiedzieli, że potrzebują zmiany, oni wiedzieli, że stają przed Bogiem, bo zapraszają tam Boga, tam Bóg jest obecny. Dzisiaj już to zostało zatracone. Dzisiaj nabożeństwo to jest figofago, za przeproszeniem. To jest ja gratyfikuję siebie, bo ja chcę przyjść, no nie gadałem z tym, z tym, z tamtym tydzień czasu, no to se przyjdę, pogadam, no. No przecież, no, a co to takiego, nie? No nic, tylko tyle, że profanujesz Boga i, i Jego szabat. Wiecie, ale ja nie chcę mówić o szabacie tutaj. Tylko mówię o tym, że Bóg woła, woła co? Tak jak tutaj, że nie będę ciekać za te ofiary, bo te ofiary to wszystko, to wszystko, to nie powinno tak być. Słuchajcie, co dalej? Yy... Nie przyjmuję cielca. Dlaczego Bóg nie przyjmuje tych ofiar? Dla, dla mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne i tysiące bydła na górach. Widzicie to? I co dalej? Znam wszy, wszystkie, y, wszystkie, górski, y, wszystkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne. Gdybym był głodny, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Wszystko, co napełnia świat, to jest moje. Ty jesteś mój wszystko. Więc jeżeli Ci się wydaje, że coś jest nie moje to Ci się tylko wydaje. Nie wydeptujmy świątynnych dziecińców. Nie chodźmy, nie róbmy kultu. Jeżeli idziemy, to po to, żeby naprawdę Bóg nas zmienił. Że jeżeli przyjdziemy na nabożeństwo, to po to, żeby Bóg nas zmienił. Nie po to, żeby się gratyfikował, żebym Stefanie pogadał i tak dalej. Towarzysko, spędził czas. No co to, Boże, no co to, nie wolno? No. no nam się już tak wydaje, bo myśmy tak daleko odeszli, że my nie rozumiemy słowa nabożeństwo. I to nie jest temat nabożeństwa, ale powiem Wam tylko tyle, Prawdziwe nabożeństwo z Czcią jest wtedy, kiedy my przychodzimy i nie rozmawiamy. My się skupiamy na badaniu serca, na poznawaniu Boga, na tym, co jest mówione, na tym. My tu chłoniemy słowo Boga. My się nie skupiamy na sobie, że ja chcę sobie pogadać, ja chcę sobie się wygratyfikować i tak dalej. No przecież to jest nabożeństwo, naprawdę? Wiecie, że Duch Proroctwa pisał, że na naszych nabożeństwach często w ogóle Boga nie ma. Ale to czy to jest ważne dla nas? E, tam nie ma. Izrael też wołał. Świątynia, świątynia, świątynia pańska tu jest. Nie wołał tak Izrael? Przecież świątynia tu jest, no to my możemy grzeszyć do woli. Nie? Bo mamy świątynię, to jesteśmy uświęceni. Nie? Naprawdę? Z automatu? Tylko dlatego, że jest ten? Świątynia, świątynia tu jest. Słuchajcie, Izrael bazował na tym i to samo bazuje lud boży na tym. No przecież jesteśmy wybrani. Wow! Naprawdę? I co, co to komu da, że jesteś wybrany? Jak nie pełnisz woli Boga, jak Twoje serce nie jest poddane. Jak deptasz świątynię, robisz kult zamiast więzi z Chrystusem. Robisz kult. A kult można z wszystkiego zrobić. Z ewangelizacji też kult możesz zrobić. No pewnie, że. Słuchaj, pff, możesz się ewangelizować, wielkie rzeczy robić. Myślisz, że zawsze z Bogiem to robisz? Tylko dlatego, że ewangelizujesz to, musisz to z Bogiem robić? Automatycznie? Hello! Od kiedy to jest automatyzm w relacjach z Bogiem? Słuchajcie, my nie jesteśmy maszynami. To ten świat dąży i szatan chce, żeby nas teraz skoligować z maszynami. Ale my nie jesteśmy żadnymi maszynami. My jesteśmy ludźmi, ludźmi na obraz Boży i podobieństwo. Zapomniałeś tego? Zapomniałeś o tym? Zobaczcie, i co dalej? To jest. Słuchajcie, tak jak tu jest pisze świat i wszystko, co go napełnia, wszystko do mnie należy. Czyż będę pił mięso wołów albo pił krew kozów? Będę pił? Nie. Ja nie chcę tego. Ja nie jem mięsa wołów, nie piję krwi kozłów. Ofiaruj Bogu dzięk, czy czyli poddaj swoje serce i spełnij moje śluby wobec Najwyższego, jakieś brał, jeżeli brałeś ślub. Krzesz, spełni Spełnij i wzywaj mnie w dniu trapienia, wtedy Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Wzywaj mnie w, w dniu trapienia, a, a ja, Ty mnie uwielbisz, ale wzywaj mnie z wiarą. Jeżeli myślisz, że możesz mnie wzywać, nie ufając mi w ogóle, to nic nie otrzymasz. Tak jakbyś w ogóle nie wzywał. Możesz być zszokowany. Możesz być zszokowany. Bo to nie jest tak, że Bóg zawsze wysłucha Cię. On Cię zawsze może wysłuchać, ale może Ci nie odpowiedzieć na to. Tak jak Saul. Saul robił swoją wolę, przeprowadzał. Czy Bóg mu chciał odpowiedzieć? Nie, nie chciał mu. Ani przez Turim, ani przez Urim, przez Kamienie, ani przez proroka, ani przez nikogo nie chciał mu odpowiedzieć. Dlaczego? Bo on nie chciał się zmienić. On chciał swoją wolę przeprowadzać i uważać, że Bóg powinien zaakceptować to Jego wolę. Był na tyle zuchwały. To było straszne. Przecież złożyłem ofiary. Z złożyłem, Boże, dobrze zrobiłem. A Samuel powiedział: A co to za beczenie owiec? A ja co ci Bóg powiedział? Jakie słowo ci Bóg wypowiedział? Że masz to zabić wszystko? Nie, najlepsze sztuki zachowam, złożę w ofierze. O co chodzi, Boże? Przecież zrobiłem Twoją wolę. Słuchajcie, to jest nie do pomyślenia. Ale my często robimy to samo. Że my myślimy, że wypełniamy wolę Boga, swoją wypełniamy. I przychodzimy do Boga i mówimy, no Boże, no przecież zrobiłem. A ci, co przyjdą do Jezusa i powiedzą, yy, przecież prorokowaliśmy, przecież robiliśmy to. Wiecie, to nie jest żadna wola, to jest wola ich była. Oni robili swoją wolę, a szatan im dawał pewnie, dawał im moc jeszcze. Pewne rzeczy robili, nawet się pewne rzeczy mogły dziać cuda. Pewnie, że im dawał. Dlatego Jezus powiedział: Ja Was nie znałem. Ja Was nie znałem. Ja Was nie znam, nie znałem. Od początku. Kochani, czy my to rozumiemy? I wracając znów do Dawida, zobaczcie, czyli do pierwszej kronik. Teraz więc, Boże nasz, dziękuję Ci i wychwalamy chwalebne imię Twoje. Widzicie, i y, wszystko jest Boga. I w, a, i tu jest jeszcze: w Twoich rękach jest moc i siła, i w Twojej ręce jest to, co wywyższy, aby wywyższyć i, i umocnić wszystko. W Twojej ręce jest moc. Wiecie, dlaczego to jest dzisiaj tak ważne, żebyśmy to zrozumieli, że w rękach Boga jest naprawdę moc? W psalmie 93, znów, na chwilę, znów tu przejdziemy, dzisiaj mamy sporo, będziemy mieć takich tych przenośników. Psalm 93 jest napisane w skrócie, żebyśmy byli, musimy znać na pamięć ten psalm, że kiedy przyjdzie na i konkretne doświadczenia na ziemi, żebyśmy się nie lękali, tylko żebyśmy po prostu wiedzieli, że Bóg nas ochrania. Psalm 93 mówi bardzo wyraźnie, kochani: Pan króluje, yy, przyoblek się w, w majestat w majestat, widzicie? Tam on mówi o majestacie, tu też jest majestat. Yy, I przepasał potęgą. Utwierdził też świat, że się nie zachwieje. Bóg jest na wysokościach. Mamy Boga zawsze na wysokościach. Zawsze. Choćby, choćby triumfowali, nam się wydawało, że yy, ci, ne, szatan triumfuje na ziemi, to mamy Boga, który to zakończy. Nie patrzmy na to, co przed oczami mamy. Nie możemy patrzeć, co mamy przed oczami. Musimy mieć świadomość, że Bóg zatriumfuje. On jest potężny, jak jest napisane. On króluje. On króluje. Nie szatan. Szatan to jest tylko uzurpator, który jest zależny tu na ziemi. On króluje. Bóg cały czas. Cały czas króluje. Nigdy nie przestał królować. Nigdy nie zapomniał o nas. To nie jest żaden dualizm jakieś inne bzdurne rzeczy, które mówią, że Bóg nas stworzył i nas zostawił. I sobie sami żyjemy po prostu. Ja chcę, co wtedy my to robimy? Po no, prostu taki Bóg fajny, nie? Stworzył nas i papa powiedział, nie? No. Nie, tutaj jest napisane tak. Twój tron jest utwierdzony od wieków, ty jesteś od wieczności. Widzicie tron, tron. Twój tron jest od wieków. On jest stabilny, on jest taki cały czas. Jest napisane w Hebrajczykach, że Jezus jest i wczoraj, i dziś, i jutro ten sam. I na wieki. On się nie zmienia, bo Bóg się nie zmienia. Nie zmienia się, więc dlatego możemy całkowicie Mu ufać. To jest, po, to jest, słuchajcie, te fragmenty są po to, żebyśmy mieli świadomość, że Bogu możemy całkowicie ufać, bo On jest cały czas taki sam. On się nie zmienia. To nie, nie tak, że nagle się wycofa i my nie, możemy się zastanowić, o nie, kurczę, jak się wycofa. Nie, On się nie wycofa. On jest zawsze ten sam. On, on, nie, on nie zmienia się, tak jak my się zmieniamy, bo my musimy się nawrócić, musimy się uświęcać, ale Bóg jest cały czas ten sam. On jest doskonale skończenie doskonały. On jest skończenie doskonały. On jest taki sam. On tak samo kocha, tak samo przez wieki. Nieważne, czy to był czas pod prawem, czy to jest czas pod łaską, czy to będzie czas chwały. Taki sam jest Bóg, ale ludzie ciągle go postrzegają inaczej, prawda? Jezusa postrzegają, jaki cudowny, wspaniały, człowiek. on przyszedł, och, jaki miłował, a Bóg starym dostanowił się <laughs> po głowie i tak dalej, prawda? Wiecie, to ludzie tylko tak postrzegają swoim marnym umysłem. Bóg jest zawsze ten sam. I tu jest wyraźnie napisane, zobaczcie, utwierdzenie: Twój tron jest utwierdzony od wieków, od, je, od wieczności ty jesteś. Podniosły rzeki, panie, podniosły rzeki swój szum, podniosły rzeki swoje fale. Jakie rzeki? Ludzie, ludzie. Bunt narodów na ziemi to wszystko się podnosi, coraz mocniej, coraz mocniej. Wzmaga się ta fala. I teraz tak. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie mocniejszy jest pan na wysokości. Widzicie? Nad potężne fale morskie, na ten szum, na to wszystko co się dzieje na ziemi, jest jaki Bóg mocniejszy. Wiecie po co to jest? To jest napisane po to, żebyśmy nigdy nie zwątpili, że Bóg nas opuścił. Bo szatan przyjdzie do nas i będzie nam chciał mówić to do głowy, żebyśmy tylko zrezygnowali z Boga. On nas będzie okłamywał cały czas bo jest kłamcą, ojcem kłamstwa, to normalne ojcem morderstwa, żebyśmy zginęli. On będzie nas okłamywał, I jeżeli uwierzymy w te kłamstwa, to zginiemy na wieki. fakt. Bóg, jak jest napisane, wyraźnie jest mocniejszy nad te fale. Nieważne, jakie te fale są potężne, tu jest napisane potężne fale morskie. To nie fale jakieś malutkie. Nie, potężne fale morskie. Tak jak tsunami. Wyobraźcie sobie tsunami, które ma, nie wiem, 10 metrów, 12, 15 metrów. To są potężne fale, które zmiatają wszystko, jak, jak, jak wejdą w ląd, albo prawie wszystko. Słuchajcie, a tu jest co dalej? Twoje, świadectw, twoje świadectwa są bardzo pe, pewne. Twemu domowi, Panie, przystoi świętość po wieczne czasy. Twoje świadectwa są pewne. Widzicie to? Czy wierzycie w to, że świadectwa Boga są pewne? Bo wielu nie wierzy. Ducha proroctwa, winnych, no bo to, no bo przecież to jest fałszywe, no. Naprawdę? świadectwa Boże są pewne. A resztka będzie posiadać 10 przykazań dekalok szabatem i świadectwo Jezusa. A świadectwo Jezusa jest duch prorosła. Duch Proroctwa to prorok. proroc. Głupi żart dla wielu, bo nie przyjmują tego. Odrzucają na siłę, na siłę tego ducha. Proroctwo, na siłę. My chcemy pełnić. A wiecie, dlaczego odrzucają? Bo chcą pełnić swoją wolę. A, a Bóg tam mówi, jaka jest wola Jego. Ale oni nie chcą się zgodzić z tą wolą, dlatego, dlatego atakują i tak nienawidzą yy, ducha prorodztwa, bo chcą pełnić swoją wolę. Ha, ha. Moja wola jest najważniejsza, ale to jest tragiczne, że ci ludzie usłyszą później te słowa Jezusa. Oni sobie nie zdają sprawy, oby sobie zdali, oby zdali, bo Bóg ich kocha też i chce ich ratować, ale nie by sobie zdali tą sprawę, ale no zacięci, tak będą walczyć. Mnie. Zęby zacisną i nie popuszczą ani nagram. Trudno. Jak wybierzesz, tak będziesz miał. Jak sobie ulepisz, to zrobisz. Słuchajcie, także zobaczcie, wracając znów do kronik. Dzisiaj mamy trochę tych, tych, tych odnośników, ale Bóg prowadzi, tak. Zobaczcie. Yy, czyli co? Teraz więc, Boże nasz, dziękujemy Ci i wysłamiamy chwalebne Twoje imię. Dlaczego? Lecz kim ja jestem i czym jest mój lud? Żebyśmy zdołali ofiarować dobrowolnie te rzeczy. Od Ciebie bowiem pochodzi wszystko, i daliśmy Tobie to, co z twojej ręki otrzymaliśmy. Tylko to. My ci zwracamy te rzeczy. To są twoje. A kim ja jestem? Zobaczcie, Dawid, widzicie, jaka pokora była u Dawida? Właśnie dlatego Dawid był serca Bożego, jak jest napisane, mimo że upadał, tak, miał upadki, ale ja mówię o kierunku. Był serca Bożego, bo on był tak pokorny. Tam były momenty zaślepienia, oczywiście grzechem, ale był pokorny. On był taki pokorny, że on mówi, kim ja jestem i kim jest ten lud. Kim my jesteśmy? Biblia mówi, że jesteśmy niczym bez Boga. Jesteśmy prochem ulepionym, w którym jest dech tknięty. i tyle jesteśmy. Ty jesteśmy tylko tym. Ale dzisiaj, mówią nam, człowiek, to brzmi dumnie, gwiazdy zdobywa. Naprawdę? O, tak, tak mówią. Naprawdę gwiazdy zdobywamy? Nie wiem, czy w ogóle tam byliśmy. Kochani, chodzi o to, że Biblia mówi tutaj w kronik, wyraźnie, że y, kim ja jestem. Ja się korzy przy to, bo Boże. Ja, ja rozumiem moją, moją nicość, wiecie? To samo jest, w Biblii jest napisane, y, ten, y, Jakub, y, zaraz, pierwsza mojżeszowa, czeka. to jest pierwsza mojżeszowa rodzaju, chyba 32, o ile dobrze pamiętam, zaraz zobaczymy. I tam jest, y, chciałbym Wam przeczytać, też na chwilę tam siedzimy. Oczywiście zaznaczcie sobie ten kronik cały czas. Otwórzmy sobie 32 i zobaczymy, bo nie jestem pewien, czy to jest ten. Chodzi o walkę... Eee. 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 I tu jest to. Eee. 32, tak? Ty bowiem powiedziałeś na pewno... A tak, i dziesiąty werset. Yy, pamiętacie, Jakub yy, zaczął powiedzieć, a od dziewiątego nawet. Po tym Jakub powiedział: Boże mego Abrahama i Boże mego yy, ojca Izaka, panie, który dla mnie powie powiedziałeś, wróć do twojej ziemi i do twojej rodziny, a będę ci wyświadczał dobro. Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia. I całej wieczności, wierności, którą okazałeś mojemu sudze bo tylko o łasce przeszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa obozy. O łasce. Widzicie? Pojęcie łaski było, bo Bóg się nie zmienia. Ci ludzie nawet, nawet jak było pod prawem czas, to oni, oni rozumieli, ci, którzy byli blisko Boga, co to jest łaska. Oni to rozumieli tam. Tak, tam rozumieli. Już, już jako nasi, nasi praojcowie. oni to rozumieli. Zobaczcie. Tylko o łasce przeszedłem. Widzicie to? Tylko łasce Boże ja przyszedłem. I mm, zobaczcie, tu jest napisane tak, że ja nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia. Pamiętacie setnik? Też powiedział, Boże, Jezu, Panie Jezu, ja nie jestem godzien, żebyś wszedł po mój dach. Widzicie to? Jest napisane, że jak ewangelizujecie, powiecie coś, zrobiliście dla Boga, to powiecie, sługą nieużytecznym jestem. Tak? Tak jest napisane? Tak. Sługą nieużytecznym jestem, macie powiedzieć. A nie powiedzieć: Wow, ale fajne dzieło Bóg by mnie dokonał, jaki jestem wspaniały. Nie jesteś wspaniały. Tu jest napisane: Jesteś grzesznikiem, śmierdzącym. A my z pokoru mamy przyjąć i oddać Bogu chwałę. I tutaj, słuchajcie, tak samo jest napisane: Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia i całej wierności, jaką dałeś mi. Ja nie jestem godzien. Ja zgrzeszyłem, ja zrobiłem to, co zrobiłem. Tam było dużo też matki, która to nakierowała, prawda, że, że oszukał tego brata swojego Ezawa, ale, ale to nie, nie zmienia fakt, że on wszedł w to, więc na nim ciążyła też wina. I po prostu i on, i on mówi, że ja nie jestem godzien, Boże, tego wszystkiego. A Tyś mnie przeprowadził, powiedziałeś, że będziesz mi wyświadczał dobro, ale ja nie jestem, Panie, godzien. My przed tron Boga mamy też tak przychodzić z pokorą i mówić, Boże, ja nie jestem godzien tego wszystkiego. Żadnej Twojej łaski. A wiecie co dzisiaj? Świat nas usłyszy postawy roszczeniowej. Mi się to należy? Mojej koleżanki raz z pracy, ona znała jakoś swoją koleżankę Białej, mówi, że rozmawiała z nią i podszedł do niej młody syn, 15-letni z tyłu. Ona nie słyszała i uderzył ją w, ple w plecy i powiedział: Ej, tam, Mietka, co jest na obiad? Wiecie? On czuł tę stawę roszczeniową. Mitka, co? Y, y, łachę mi robisz? Że mi robisz żarcie? No jedziesz z koksem. Ja już celowo mówię te słowa takie typowo y, y, takie właśnie slangowe, chcę żeby podkreślić wagę tego. W taki sposób, słuchajcie, dzisiaj świat też idzie do Boga. My stajemy przed Bogiem i mówimy: Boże, no przecież jesteś miłosierny. To co? Łaskiem mi robisz? No przecież mi, mnie kochasz, nie? No Łaskiem mi robisz, że mi to robisz? Hello! A kim Ty jesteś, człowieku, że Ty wyskakujesz tak do Boga? A Ty jesteś prochem. Jesteś gliną. A glina wyskakuje tak? Ty jesteś tylko gliną. Zrozumiałeś to? A garcarz to Bóg. Glina prawdziwa nigdy nie dyskutuje z garcarzem. A ludzkie serce dyskutuje. Widzicie? Ha? Bo to są echo zwiedzenia szatańskiego. Będziecie jak bogowie. Będziecie jak bogowie. Jesteście równi Bogu. Znacie dobro i zło. Już to mówiłem. Znacie dobro i zło, jesteście jak bogowie. No przecież. Nie tylko echo było to, że dusza nieśmiertelna i to, ale echo tych słów było to, że będziecie jak bogowie. I to jest to. Także słuchajcie, kochani, idziemy dalej. Yy, wracamy znów do kronik. Lecz kim ja jestem i czym jest mój lud, że dobrowolnie składamy te ofiary? Widzicie, jaka pokora, jak oni rozumieli, że oni oddawali naprawdę ostatnie rzeczy, tak jak ta y, dowa, oddała swój ostatni grosz, bo ona całkowicie ufała. I ten grosz był więcej wart w oczach Boga niż te tysiące przez Faryzeuszy dawane, które im zbywały i które nie, które nie powodowały, że one, oni ufają Bogu. Nie! Oni mają kasę, oni ufali w kasie. Oni mają kasę, oni są zabezpieczeni, więc mogą dać taki procent, taki, taki, żeby im tam, żeby nie naruszyło im to. Wiecie, Rozumiecie teraz to? Bóg chce dla nas ofiar i nas uczy zaufania do Boga, że przyjdzie czas, że On ch będzie chciał, żebyśmy złożyli to tak, żebyśmy tylko zależni byli od niego. A nie od naszej kasy albo od czegokolwiek innego. Bo od posiadania, domu, czegoś. Ten dom przeminie, kasa przeminie, wszystko. Zresztą, kochani, powiem wam tak. Polega, yy, poleganie dzisiaj na kasie, która nawet nie ma pokrycia. To jest jedna rzecz. Ja nie, ja nie chcę się mówić o finansach, ale ona nie ma pokrycia już dawno. Na zwykłym papierku albo kawałku metalu polegacie. Oj, będziecie rozczarowani, jeżeli tak będziecie polegać. My mamy polegać na Bogu i tylko Bogu. Nie na kawałku drewna albo czegokolwiek, przepraszam, metalu czy kawałku papieru to nie ma znaczenia. Ja wiem, że to jest znaczenie. Ja nie mówię, że w ogóle nie ma, że wiecie, no można kupić wiadomo, można różne rzeczy jeszcze, ale tak naprawdę w konsekwencji to już nic nie znaczy. Ja mówię o tym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. O czym ja mówię w ogóle? Bo wiecie, bo nieraz ludzie w ogóle nie rozumieją i mówię to, a nieraz się skupiają na rzeczach, które ja w ogóle nie mam w głowie. Więc ja tłumaczę to, żeby nie było potem, że ktoś mi powie coś, że ja tak nie. Ja nie mówię to, że ten pieniądz teraz mamy się wyrzucić, wszystkie pieniądze i sobie siąść. Ja nie mówię o takiej rzeczy w ogóle, kochani. Tylko mówię, żebyśmy przestali polegać na tym, tylko na Bogu. I żebyśmy się uczyli polegania na Bogu. Dlatego Bóg uczy, dlatego ci ludzie dawali tak hojnie. Dlatego to wdowa rzuciła ostatni grosz. A przecież nie powinna, prawda? Ostatni grosz miała, powinna sobie coś do jedzenia kupić, prawda? A później umrzeć. Tak? Ona oddała ostatni grosz i żyła, wie, i żyła cały czas. Bo Bóg ją, ją pobłogosławił, bo Bóg po pobłogosławił, on ją nie zostawił. Yy, Dawid pisał, że ja żałe życie przeżyłem i nie widziałem yy, sprawiedliwego, który by żebrał o chleb. Nie poznałem takiej sytuacji. Jeżeli on faktycznie sprawiedliwy przy Bogu, oczywiście. Nie? To taki nie żebrze o chleb, bo Bóg zawsze się zaopiekuje, ale to zawsze. Bo Bóg ma moc, bo Bóg jest Bogiem, jest wszechmogącym. Pamiętaj, słuchaj Izraelu, jestem Twoim Bogiem. Słuchaj Izraelu, jestem Twoim Bogiem, a za tym idzie wszystko: wszechmoc, wszechwiedza, wszechpotęga, wszechmiłość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest do dyspozycji Twojej. Jestem Twoim Bogiem. Rozumiemy to? Słuchajcie, i co dalej? Jesteśmy bowiem pielgrzymami. I przechodniami przed Tobą, tak jak wszyscy nasi ojcowie. Nasze dni na ziemi są jak cień i nie ma czego oczekiwać. Widzicie? Nasze dni jesteśmy pielgrzymami tylko na tej ziemi. Osłanej cierpieniem, wiecie, problemami. Sam człowiek już przez to, że, że został przeklęty za ten grzech, jaki uczynił, że, że wolę swoją przeprowadził, uwierzył szatanowi, nie, nie Bogu, to co? Ziemia ostre rodzi do dzisiaj, prawda? Ciężka praca, znój. Problemy. Oczywiście nie tylko to jest, bo Bóg w tym wszystkim i tak daje jeszcze człowiekowi, bo człowiek by tego nie wytrzymał, pewnie. Więc mu daje radość, jeszcze pokój, te królestwa, to wszystko, co ma, co może się cieszyć pod tym trudem, pod tym słońcem. Jak pamiętacie, Kochelet, kaznodzieja Salomon napisał. Więc to nie tylko same czarne dni, no chyba, że człowiek jest w, w czarnej dziurze i ciągle czarne dni, w głowie ma tylko te czarne rzeczy. Poza Bogiem to może mieć cały czas czarne. Zgadza się. Może mieć. Ale Bóg wcale nie chce, żebyśmy mieli. Na ziemi jest czarno, ale my mamy mieć w głowie biało. My mamy mieć światło w głowie, bo mamy roznosić to światło. Albo woni inaczej, ku zbawieniu, albo ku pewnym pieniu No mamy to mieć. Bóg chce, jesteście światłością świata, jest Jezus powiedział. A jeżeli stawiasz świeczkę, no nie po to, żeby ją przykryć czymś. żeby, żeby No bo po co ją zapalać, jak ją przykrywasz? To jest bez sensu. Więc ona, ona jest po to postawiona, żeby świecić wszystkim. Więc dlatego ci, którzy chodzą z Bogiem, mają świecić wszystkim. Czym? Charakterem Boga. Ale to trzeba zmiany charakteru. Jesteśmy przechodniami. Czy my to rozumiemy? Nasz dom, to, e, Ziemia to nie jest naszą Ojczyzną. Kochani, rzućmy tą Ziemię jak najszybciej. Ziemia nie jest naszą Ojczyzną. Wyjdźmy z tej Ziemi jak najszybciej. Ta Ziemia nas przytłacza. Te posiadanie tych rzeczy, różnych rzeczy, coraz bardziej uzależnia też, i my ciągle bazujemy na tym, prawda? I dla, później dla nas jest tragedia, jeżeli tracimy te rzeczy. To jest tragedia wtedy, bo się okazało, że my kochamy te rzeczy gdzieś podświadomie. My je pragniemy, ale jak je, je stracimy, ojejku, tragedia się dzieje. Ojej, ja bym rękę, nogę stracił. Ludzie się załamują, ludzie się załamują, ludzie samobójstwa popełniają w świecie. Stracą majątek, bo krach jest albo coś, stracą coś. Nie mówię wszyscy. Ale są tacy, którzy samobójstwo popełniają. Był emeryt w Stanach, którym miało odłożone ileś tam 100 tysięcy dolarów, czy tam kiedyś, i przyszedł krach. Już nie mówię, bo te krachy są też <grych> sterowane, o tak bym powiedział, sterowalne, ale krach był, ok. I słuchajcie, i co? Stracił wszystko. I mógł sobie bułeczkę kupić za te 100 tysięcy dolarów. A już myślał, że sobie pobędzie, fajnie, na emeryturze i tak dalej, będzie sobie dostatnio żył, ma zabezpieczenie. Widzicie to? I wiecie co zrobił? Popełnił samobójstwo. Dla niego to był nie do wytrzymania. Że on stracił, a on, a on był nastawiony, że będzie sobie do, żył, a teraz nagle prysła mu jego wizja, jego wola mu prysła z przed oczami. Widzicie to? Jego wola, jego wizja życia prysła mu. I co się stało? No popełnił samobójstwo, odebrał sobie życie. No bo skoro i moja wola nie jest przeprowadzana i moja wizja nie jest spełniona, to muszę sobie, to muszę popełnić samobójstwo. Muszę wyjść z tego świata, po prostu. Ja nie chcę być na tym świecie. Widzi się to, jakie to jest wszystko egoistyczne? Wszystko z naszego serca podchodzi. Ja rozumiem, że był załamany tym wszystkim, ale konsekwencja tego jest taka, o której mówię teraz. Ja wiem, że to jest ciężkie doświadczenie. Jeżeli polegamy na rzeczach materialnych, polegamy na ludziach, polegamy na czymkolwiek, tylko na Bogu, tylko na Bogu. Niedługo zrozumiecie. Jest napisane, że niedługo zrozumiecie, co to będzie, jak się zerwie wicher potężny. W Wieremiaszu jest taki tekst. To zrozumiecie niedługo, co to znaczy. Zrozumiecie, co to znaczy ten potężny wicher. I zrozumiecie, co to znaczy ci, którzy są przy Bogu, jak Bóg ich ochroni. A resztę, jak wiatr. Ten wicher, jak plewy uniesie. Jak plewy w górę, które są leciutkie. Chcecie być plewami, czy ziarnem? które się ostoi w czasie tego wichru. No już będzie Wasz wybór. <laughs> Obyście byli ziarnem, a nie plewami. Plewa to jest wy, 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 wyłuchiwana, jak wiatr zawieje. W prawo, w lewo, do tyłu, do góry, nieważne. Plewa może być uniesiona wiatrem wszędzie. Ale my, nie, my mamy nie być uniesieni wiatrami tego świata, prawda, tego wszystkiego, gdzie, gdzie ten... Zobaczcie dalej. Nasze dni są jak cień i nie mamy... Czego oczekiwać? Na Ziemi, kochani, nie mamy oczekiwać nagrody pełnej. Na Ziemi, jako ci wędrowcy pielgrzymi, nie oczekujemy nagrody pewnej. Nagroda pewna jest tam. W górze. A później będzie, będziemy żyć na nowej Ziemi, zmienionej, bez grzechu. Czyli raj utracony będzie przywrócony. I to jest nagroda nasza. My nie mamy oczekiwać tu nagród pewnych, jakichś pełnych. Jeżeli oczekujemy takie nagrody, to jesteśmy nienawróceni, bo ludzie nienawróceni oczekują tu nagrody ostatniej, bo to jest ich jedno życie, i jak umrą, to już jest koniec dla nich. Więc to jest jedyna szansa, żeby żyć, żeby coś imprezować, żeby, żeby sobie pobłażać, żeby swoje ego y, sączyć, żeby swoje ego tam karmić, 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 karmić. Ale my jako chrześcijanie prawdziwi mamy iść i uśmiercać własne ja. I nie oczekiwać wielkich rzeczy. Bóg nam będzie dawał radość z tego, że będziemy głosić Ewangelię, że tak jak pisze, że oni radowali się, bo złożyli, prawda, te dary. Więc tę radość Bóg będzie dawał. Kochani, jest to bardzo ważne. Dlatego nie ma czego oczekiwać. A my oczekujemy tak dużo jeszcze, prawda, Przeżyć. O, jak my oczekujemy. Jak są osoby, które mówią, no dobrze, żeby ten Jezus jeszcze nie powracał za szybko, wiesz, jeszcze muszę to zrobić, tamto, tamto, tamto. Rozumiecie? To mówi osoba wierząca. Czy ona jest naprawdę wierząca? No, trzeba by się zastanowić, bo jeżeli ja naprawdę wierzę Bogu i Go kocham, to ja się cieszę, żeby jak najszybciej Bóg wrócił, bo ta ziemia nie jest z mnie ojczyzną. Ale jeżeli ktoś mówi takie słowa, to znaczy, że to ojczyzna, że ta ziemia jest ojczyzną i nie jest taka zła ta ziemia, prawda? No, a to, że się mordują czy coś, a no to tam mogą, nie? A, nie jest tak fajnie. I nie tylko nowy porządek będzie na całej ziemi, będzie ucisk wielki. A, no matko, no przejdziemy jakoś, nie? Nie będzie źle, nie? Przeżymy, przeżyjemy. Nie? Wszystko przeżyliśmy, to przeżyjemy to. Możemy się tak oszukiwać, możemy się tak pocieszać. Nic nam to nie da. Słuchajcie, dlatego piszę tak. Panie Boże nasz, cały ten dostatek, który przygotowaliśmy dla Ciebie na budowę domu, dla Twojego świętego imienia, pochodzi z Twojej ręki i, tw i Twoje jest to wszystko. Widzicie to? Wszystko jest Twoje. Wszystko, cośmy zbudowali, wszystko, jeszcze raz podkreśla to Dawid. Jeszcze raz. Żeby, żeby ludzie zrozumieli z ludu też, że to, co robią, że to powinno być cały czas oddawanie Bogu, to, co jest Jego. To nie jest to, że ja sobie coś tam przypomnę. Nie. Zobaczcie. I to, wszy i to jest to, to wszystko. To jest Twoje. Wszystko jest Twoje dalej. Wiem, ja, mój Boże, że badasz serca i Upodobałeś sobie prawość, dlatego w prawości swego.